Siódma Bożencińska Dycha, impreza biegowa organizowana przez Stowarzyszenie Kępa Sport. Wspaniała okazja do rywalizacji sportowej na dystansie 10 km, jak również Nordic Walking, pięknej scenerii bieleckich lasów. Wspaniała zabawa zarówno dla zawodników, jak i wszystkich kibiców, którzy dzisiaj do nas dotarli, również rodzin z dziećmi. Też warto wspomnieć, że rywalizacja tych najmłodszych, czyli przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych w różnych kategoriach. No i oczywiście wszystko przy sprzyjającej pogodzie, która w sumie od pierwszej edycji, od samego początku nam służy. W tym roku zdecydowaliśmy się wystartować razem z małżonką w Nordic Walking. Trasę potraktowaliśmy rekreacyjnie, zresztą często też w wolnym czasie spacerujemy po okolice, więc do tej aktywności fizycznej również wszystkich Państwa zachęcam. Bardzo mi się podobało, duszno było podczas biegu. No jest gorąco, ale fajnie, super trasa, no i świetnie, że można biegać z wózkiem. Trasa jest prawie całkowicie płaska, dla ludzi, którzy lubią, a ja lubię dosyć płaskie, więc jest okej, super. Można rozwinąć duże tempo. Bardzo zmęczony teraz jestem, ale na pewno pobiłem swój rekord na dychę, także jestem z tego dumny. Bardzo fajnie, ale bardzo ciężko, duszno i naprawdę bieg wymagający. Trasa naprawdę fajnie przygotowana, fajnie oznaczona. Po drodze z domów jeszcze kibicują ludzie, także zawsze jakiś doping jest. No i doskonale się nam biegło. Było fajnie, płaściutko, tam tylko jedno takie malutkie przewyższenie, ale to spokojnie Dyzio dał radę. Także jest naprawdę super. Oby więcej takich biegów. Jak było? Fajnie. Które miejsce miałaś? Pierwsze. Organizacja jest wzorowa, w tym sensie, że jest pełne zabezpieczenie trasy. Nie można się zgubić. Na każdym zakręcie stoi strażak albo są strzałki narysowane. Pakiet braliśmy na ostatnią chwilę i też to jest właśnie super tutaj u Kępy, że te pakiety, które zostają, albo jakieś dodatkowe pakiety są zostawiane dla takich właśnie spóźniarskich, którzy na ostatnią chwilę się decydują. No, atmosfera jak zawsze jest właśnie fajna, ludzie też zawsze sympatyczni. Także nic, tylko można polecić udział w takich imprezach i biegach. Bardzo fajnie, ale bardzo krótko. 4 kilometry, nawet nie można było się zmęczyć. To czemu nie zdecydowali się na biegu w takim razie? Żeby się nie zmęczyć. Siódma Bożencińska Dycha dobiega końca, a ja już dzisiaj chciałem zaprosić wszystkich Państwa na kolejną edycję, która odbędzie się za rok. Oczywiście zachęcam do aktywności fizycznej. Pozdrawiam trenera Kamila i trenera Ryszarda, mamę i Maję, moją siostrę.